Powiat Wejherowski nie tylko zadbał o powiększenie bazy edukacyjnej swoich placówek i doposażenie pracowni, ale też o tak zwane profity miękkie dla uczniów. Oznacza to, że na poszczególnych kierunkach finansowane są różnorakie kursy dla uczniów. W Powiatowym Zespole Szkół nr 4, tak zwanej samochodówce, 27 osób otrzymało bony na realizację kursów prawa jazdy. W ramach realizacji projektu zawodowego wybudowaliśmy i wyposażyliśmy pracownie zawodowe, ale oprócz tego aplikowaliśmy też o środki na staże, na praktyki dla uczniów, ale też na dodatkowe kursy podnoszące ich umiejętności, a także też na doradztwo zawodowe i kształcenie dla nauczycieli. W sumie w tej szkole, w samochodówce, są to kursy spawania operatorów wózków widłowych, operatorów koparko-spycharek, ale też kursy na prawo jazdy. W okresie od listopada 2019 roku do lutego 2020 roku 7 uczniów szkoły ukończy kurs i zdobędzie uprawnienia prawa jazdy kategorii B, a 20 osób ukończy kurs i zdobędzie uprawnienia prawa jazdy kategorii C. Wartość każdego z kursów jest znacząca. To jest kilka tysięcy złotych, a więc są to najlepsi uczniowie, ci, którzy charakteryzują się dobrymi wynikami w nauce, wysoką frekwencją, i to była podstawa. Jednocześnie ogranicza nas również wiek, a więc musieliśmy wybierać wśród tych, którzy są pełnoletni. Wartość finansowa w formie dokształcania poprzez kursy, staże, warsztaty w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 wynosi łącznie 2 miliony złotych.